Witam was wszystkich bardzo serdecznie w 14 odcinku z Outlasta. Ja, DJ Woźny oraz Kiełbasa TV, wracamy po krótkiej przerwie, tak jak obiecaliśmy. Jesteśmy tutaj już w 14 odcinku, po długim, półgodzinnym wejściu smoka, po powrocie półrocznym. No i co za nas czeka? O fuck, patrz to, ej. Aha, okej. Okay. Koleś jest... nie ma mordy. A czyż to nie jest ojciec Martin? Czy mi się tego wydaje? Nie, wydaje ci się, to jest jakiś jego przydupas. Bo, ej, ale zauważ, że on był jakiś taki ubrany w jakieś takie szlacheckie ciuchy, jakby... Jakby wiesz, o co mi chodzi? Nie był taki... Szlacheckie? Znaczy, mówisz, że jakiś taki... Wyglądał jako taką... jakby na taką szychę. Nie wyglądał na taką, wiesz... Na szychę takiego on... Zaszyte to on miał usta. Nie wyglądał na takiego zwykłego, wiesz... Patałacha, na którym robiono eksperymenty, nie? A kurwa, to jest nie, pojebane. Nie, wcale. Bo... Zaszyty ryj, wybite prawie oczy. Nie, on wcale na eksperyment nie wyglądał. Nawet ten ojciec Martin cały wygląda tak, jakby... Wiesz, jak jakby się na nim jest robiono zjebanym, eksperymenty. To tak już jest. Oho, co? No obudź się. No, na bank. A nie, śpi. Ten po lewej, na bank. O, dzień dobry. Nie, ten jest martwy, nie, bo to jest martwy ochroniarz. No to oni też byli ludźmi, whatever. Zróbmy tak, kucniemy i oczywiście intuicja podpowiada nam, aby nie iść samym środkiem i chyba nam podpowiada, że mamy iść samym środkiem. No nic, dobra. No niestety, skrypty. Jest... Aha. Aha, film. Co to było? Musisz włącz kamerę teraz. Rozmowa... Szkoda baterii. No właśnie włączyłem. Nie włączyłeś. Włączyłeś tylko... Nie, to nie o to chodzi, bo bateria nam się używa w momencie... Aha, dobra, okej. Świetnie, kino martwych. Czyli my tutaj będziemy mieli klucz. Pewnie. Oczywiście nas coś będzie gonić, bo to jest bardzo przewidywalna gra. Nie żebym coś mówił, że jest liniowa czy coś, ale... Ale ona jest przewidywalna. Co? Że guzy były z czystego ołowiu? O, jaki trzy guzy z czystego ołowiu. A tyś to czy... Aha, dobra. Mam swoje teorie, wtedy to była moja ojczyzna? Co? Okej, okay, dobra. A gdzie miał ten klucz być? Za kinem. Nie wiem, czy tam do góry iść. Może najpierw chodźmy tu. Znowu woda gdzieś cieknie. O! Dokument. Możemy sprawdzić, co to za dokument. Myj ręce regularnie. 19 września, Grand Bla, martwicze zapalenie powięzi? Serio? Odchodzę do kurwy. Co? Świetnie! A to będzie zamknięte. Od tej strony nie można otworzyć. Chujowe tekstury. Wiadomo, że... Prosta reguła. Jeśli widzisz chujowe tekstury w Outlasie, to znaczy, że nie przejdziesz. Jak Gandalf. You shall not pass! Dobra. Tak, drzwi mamy tu. Oczywiście też ich nie otworzymy. Chociaż, czekaj. Nie otworzymy. Chujowe teksty. No nic, przechodzimy tutaj na kucaka. I te drzwi już otworzymy. Dobra, przeoszczędźmy trochę. A nie, bateria nie wraca, okej. Okay. Ale przydałoby się zebrać jakąś bateryjkę. Czułbym się o wiele spokojniej. No ostatnio jechaliśmy na czuja, jak za parę odcinków temu, pamiętasz? No. Na czuja mi tu coś gdzieś świeciło, albo mi się... O! Jest! Mamy suczkę! Świetnie! Dobra, od razu wymieniamy. Czyli wychodzimy na plus minus. Jest zajebiście! Idziemy dalej. Prosiaczka czuję. To nie był prosiaczek, to był A ja czuję prosiaczka, że on tu zaraz będzie. Zobaczysz! Co my mamy teraz robić? Tych drzwi się nie da otworzyć. Nie wiem, w ogóle nie mam pojęcia, co trzeba zrobić. No i świetnie. Okej, ale dobra, pomyślmy, czekaj. Może musimy się wrócić, nie wiem. Wiesz co, ja się ukryję, pierdolę. Okej. Okay. Dużo to dało. No to ja nie wiem, typek wziął, zamknął drzwi i co dalej? Jak my mamy się przedostać? Góra, popatrz, czy coś, może jakaś nie. Wentylacja? Nie, nic tutaj ciekawego nie ma. No to musimy zejść w takim razie, tutaj. Może tamte drzwi się otworzą z chujowymi teksturami. O! Te chujowe tekstury właśnie się otworzyły, czyli musimy się tutaj dostać. A te tekstury się teraz polepszyły, więc... O. Co? Aha, znowu grzyb. No dobra, idziemy.
Zobaczysz, o, patrz, patrz, tam ktoś na dole zaraz będzie szedł. Z tego gzymsa. Zobaczysz, że my spadniemy, połamiemy się, stracimy pindola, palce, rękę, dupę i oko. Zostanie nam już tylko 19 palców. Ej, podobają mi się te zakłócenia, one są po prostu epickie. Nadają takiego klimatu, nie? Właśnie. Musimy skoczyć na te barierki. Let's get ready to rumble! Udało się. Dobra, wyłączmy. Co? No tutaj powinien być gdzieś ten. O, klucz, mamy klucz. Ojca Martina musimy znaleźć? 3, 2, 1. Ej, dziwne, że nic nas nie goni. Chyba pierwszy raz. Ej, serio, pierwszy raz nic nas nie goni. Dobra, bo zacznę, bo wykrakam. Bo zaraz wykrakam i prosiaczek nas będzie ścigał i nie chce mi się znowu uciekać. Dopiero co żeśmy uspokoili trochę emocje, trochę spokojniejsi jesteśmy, lightowo się czujemy, prawda? Idziemy sobie schodami, nic się nie stanie oczywiście. Jesteśmy całkowicie bezpieczni, całkowicie spokojni, nawet nie wiem gdzie idę, czy nie wiem czy idę dobrze. Nie wiem, mam w to wyjebane. Okej. Okay. Fuck? Fuck? No to nie jest prosiaczek na pewno, tak? Jebać go. Nie wiem, sram na to, ja stąd spierdalam. Przynajmniej to nie był prosiaczek. A prosiaczka to... Ej, udało się za pierwszym razem, wybiegłem na oślep, na czuja. Okej, góra? Zamknij. Fuck you, z sobą. Asshole. Prosiaczek i tak je wyjebie. Nie przejmuj się. Spokojnie, prosiaczek zaraz nam tu spadnie, nie wiadomo skąd. O, o, robi się klimacik. No co za chuj? No co za gnój? No zobacz. No i poszedł, wziął, zamknął w pizdziec i poszedł. Świetnie. Ej, te drzwi tam po lewej sprawdź. Co za pedał? Nie no, czekaj. Pamiętaj, zawsze się idzie od prawej i sprawdza. I tak, tu mamy nieczynne. Bo nie ta godzina. O! Dzień dobry. Kuchnia. Kuchnia. Już byliśmy nie jeden raz w niejednej kuchni, w niejednej stołówce, w niejednym kibelku. Jest ogólnie bardzo fajnie. To już Magda Gessler nas odwiedzi. Magda Gessler, głównym bossem Outlasta. Dzień dobry. Halo. A, to jest ten, co napierdalał na pianinie. Tak? No. A skąd wiesz? No bo to jest ten, co ma zaszyty ryj. Ha. W sumie to nie wiem, w sumie to każdy ma to taki zaszyty ryj. O! O, wentylacja. O, of course. Yeah. I akurat przez przypadek... Bateria. Akurat... A, wydawało mi się. Akurat przez przypadek się tam wyjebał ten automat, nie? Akurat tak przez przypadek. O, i, und. Dobrze, weszliśmy. Weszliśmy gdzie? No nie wiem. Jesteśmy w tej kuchni przecież, nie? Chodź z tym. Gdzieś na pewno zajdziemy, prawda? Czuję, słyszysz te dźwięki klimatyczne? Ej, w sumie to wygląda mi... To było bez sensu, to co wykonałem teraz. Wejdźmy tu jeszcze raz. Zmienimy bateryjkę. Zostaną nam 3. Ale widzisz, to nie on napieprza na tym pianinie. To jest inny. To był on! Ale słyszysz, znowu ktoś na pianinie gra. Nie, to jest, ty, to jest soundtrack. Z gry, teraz. Myślisz? Tak, muzyka, w tle. Taki ambiencik nam stwarza fajny. Tutaj dupa. Dobra, wyłączmy na chwilę. A tutaj co? Gówno. Ty, oni mieli bilarda, czaisz? Ale fajnie. Pograłbym. Ja bym się śmiał, gdyby... Chwyciłbyś mego kija. Śmiałbym się, gdyby tak teraz wziął tego kija i sobie napierdalał bilarda, nie? Z ojcem Martinem. Aha, okej. Okay. Dobra. To trzeba nagrywać? Aha, bo on ma osobiste notatki teraz. On się modli do tego telewizora, czy po prostu szum go denerwuje? Nie, oglądał Kiełbasę TV. I mu odpierdoliło. Czyli typu... Każdemu może odpierdolić, uwierz mi. Nawet mi. Oho, dobrze. Tu trzeba przejść na pewno. Co to za chip? I on się zeszczał. A nie, to jest jego cień. On się modli do ściany. No okej, okay, dobra. Nie było tematu? Lewa. Ej, bo czekaj, bo tutaj były takie jego osobiste te, no, ale przemyślenia. W którym to było? Tutaj? O, właśnie. Zajrzymy tak z ciekawości. Kłamstwa, poznaje ten charakter pisma ojciec Martin. Wtedy co napisał Lai na tym. W poprzednim odcinku chyba.
czy kłamstwa, o których mówił, to te wszystkie brakujące akta, protokoły i inne dokumenty, to co można tu znaleźć, przypomina agencyjne materiały rządowe, mają ze 30 lat, może nawet więcej, to chyba program CIA o kryptonimie MK Ultra. Kontrola umysłu, w głowie mi... Co? Huczy. Dobra, zajrzymy jeszcze do modlitwy obłąkanego. Znów ten obłąkany, klęczy modląc się, może łyknął bzdury ojca Martina, może słyszy to, co ja tylko wyraźnie, może to jego sposób, by się stąd wydostać. Kaznodzieja nazywa to Ewangelią Piasku? Ta, szur. Dzień dobry. Kurde, oni by chociaż mogli wodę spuścić po sobie. Nic, nic ciekawego, kible osrane. Dobra, idziemy dalej. Czy nie wiem, jaki sens w tym, że... Czemu oni się modlą zaś do... Ej, a może ktoś z nich będzie... A tam nie tutaj... było przypadkiem czegoś? Nie, to... dobrze, tam coś nie. To... Jakaś taka metka na spodniach. Ale zawsze można za bateriami się poszukać, prawda? No, oczywiście, że tak. No nie mamy żadnych baterii, tylko telefony, nie telefony. Ja tu jestem tylko kieszonkowcem. Wziął telefon i spierdolił. Okej. Okay. Dobra, obłąkani się modlą. Odwiedzimy jeszcze tutaj współlokatorów. Ty, może tu trzeba wyjść? Bez jaj. Na to wygląda, mój przyjacielu. Dobra, przeoszczędźmy trochę na bateryjce. Ale ty, czekaj, nie mogliśmy tam wyjść? Czekaj, bo tutaj są drzwi uchylone. Ale muzyka stwarza jest, klimat. Ale nie, ja mam ciary, naprawdę. No. Muza naprawdę jest kapitalna w Outlaście. W ogóle w sumie jakby nie patrzeć, to Outlast jako gra, którą chce się przejść, w której chcesz się poschizować, to jest po prostu ideał. O! Kolejne dokumenty! Jestem nic niewartym wznoszącym modły śmiertelnikiem, który może służyć naszemu panu tylko na jeden sposób, karmiąc go. Proszę, zabierz mnie do siebie, Wallriderze. Pozwól apostołowi mojego pasterza wszystko zobaczyć i szerzyć swoje kłamstwa. W imię prawdy objawionej moje ciało tęskni za twoim cudownym gniewem. Moja krew jest tobą wypełniona i czeka na uwolnienie. Oto moja modlitwa. Pisz swoją Ewangelię w moim ciele. Kurde. Jeśli to są te listy, co oni sobie piszą tam nawzajem, to naprawdę są... popieprzeni i są walnięci. Są równo walnięci. I to naprawdę ostro. O, bateria! Aha, mamy bateryjkę! Najlepiej. Najlepiej. W ogóle pamiętasz, kiedyś już poruszaliśmy ten motyw, że baterie są porozrzucane gdzieś tak... na przykład na środku totalnego zadupia jest bateria. No. No. I to tak jest bywa. W ogóle przekozaczne w tym wszystkim. Ale dobra, widzieliśmy wyjście, czyli musimy wyjść nie tu, tylko pokój dalej w lewo. Musimy wyjść tutaj. Aha. Ja już wiem, co to będzie. Pogrzym się, ale pytanie, czy w prawo, czy w lewo? W lewo! Jeszcze się okaże, że będziemy musieli skoczyć. Ej no, kurde, byliśmy już chyba tutaj, nie? Jezus, ty, wiesz co, ja już bym wolał skoczyć naprawdę w ten dół, jakoś znaleźć sobie drogę wyjścia, nie? A nie, on dalej będzie sobie grzebał w tym. O, nie, dobrze, jesteśmy w jakimś innym skrzydle. Patrz. Hate sickness. W sumie tak... Co? Drzwi się zamkły tam za nami. Tutaj też jest zamknięte, tutaj to obeszliśmy. Tutaj też jest nieczynne. Dobra, ruszamy dalej. Dobra, idziemy. God hates money. Wow. Ło! O, fuck. Jego się chyba nie da przejść. Dobra, ja... Ale to jest co? Cięższe... Dobra, co tam będzie, zobaczymy w kolejnym odcinku. I wiesz co? Jesteśmy chamscy. Normalnie jesteśmy jak Polsat. W najlepszym momencie urywamy. Napatrz na te fiutki. O ja. Jakie małe. Że ci YouTube zabił. Właśnie chcę masturbować. Nie, dobra. Ta gra jest po prostu niemożliwa. Zakończmy na tym ten odcinek. A co się będzie działo w kolejnym? Zobaczycie już niedługo. Idę się zawędzić. Cześć. Trzymajcie się.